opanowane? Chyba tak. Jak było? Lech, ty i Denver musicie pracować w namiotach. Ej, Denver, tutaj! Gdzie on idzie? Patrzcie, kuleje! Miguel, stój! Miguel w kombinezonie przeciwchemicznym biegnie w kierunku dzielnicy mieszkalnej. Cholera, wiem, tak to zrobię. Naprzód, naprzód! Zostać na pozycji. Za mną. Miguel, stój! Koncentracja ognia! Nie strzelać w domy! Szybko! Potrzebujemy posiłku! Pospieszcie się! Przegrupować się! Zostać w środku! Sharon, pokaż nam Miguela! Pilnuj go. Jeśli się ukryje, chcę wiedzieć gdzie. Zachowaj ostrożność, Bishop. Pełno tu tango. Let's go!
Do mnie. Pierwszego. Jego zdejmijcie drugiego. Cholera, nic nie zrobiłem! Czemu mnie gonicie? Rzuć kurwa broń! Gdzie jest ta druga bomba? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zapytam jeszcze raz. Gdzie jest ta druga bomba? Bo tak świetnie wam poszło za pierwszym razem, prawda? Jesteście śmieszni. Strzelić? Nie przestraszysz mnie. Serio? Gadaj, gdzie jest druga bomba? Mike, strzelaj! Centrum zjazdu! Jest w drodze do... Sharon, druga bomba jest w drodze do centrum zjazdu. Powiadomie NSA. Gary, lądujemy. Co z nim zrobimy? Mam go gdzieś. Teraz moim celem jest jego brat. Wydaje wam się, że złapiecie Alvareza? On specjalizuje się w unikaniu takich jak wy. Powinniśmy powiedzieć Alvarezowi, że wydał go brat. Butkus! Rozpierdolę siłę! Malto! Nie dał mi wyboru, sięgał po broń. Wiemy, ile było ofiar? Jak mogło do tego dojść? Zawsze spodziewamy się, że ktoś coś zrobi. Tacy jak my powinni byli temu zapobiec. Nie jesteśmy superbohaterami.